Odłożył to na nieco później, a najpierw postanowił zrobić to, co mu nakazał jego ojciec. A później, mimo że dobrze postępuje, spotykają go nieprzyjemności, dlatego że jeden z jego braci mówi: po co tutaj przyszedłeś, na pewno zostawiłeś bez opieki swoje trzody. Po co tu właściwie przyszedłeś, 28 werset? Po co tu właściwie przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znam twoją zuchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać. Słuchajcie, to mówi jego brat do niego. Znam twoją zuchwałość, przyszedłeś tylko, żeby się przyglądać. Porzuciłeś swoją trzodę. Ktoś, od kogo nasz raczej może oczekiwać przychylności od swojego brata. Wypełnia wolę swojego ojca, wypełnia wolę Bożą, bo Pan go prowadzi do tych wielkich dzieł i od bliskiej osoby słyszy coś takiego. Więc może się zdarzyć, że wypełniając wolę Bożą, ktoś, Pan Bóg postawi nas w takiej sytuacji próby. I tę sytuację próby Dawid jak najbardziej przeszedł, dlatego że on nie zdenerwował się, nie zirytował, nie nakrzyczał na niego. Odrzekł Dawid: cóż więc teraz uczyniłem? I odwrócił się od niego ku innemu i rozmawiał. I później jest jeszcze sytuacja, kiedy trafia do króla, kiedy król mówi mu, żeby założył swoją zbroję i on ją zakłada i okazuje się, że nie może w niej chodzić. I wtedy prosi króla o pozwolenie, żeby wystąpił bez tej zbroi. Pokazuje nam taką prawdę, że mogą być sytuacje, że sposoby działania sprawdzone przez wieki, bo walka z rycerzem w zbroi jest sposobem sprawdzonym przez wieki, mogą być zmienione. Prawda? On wyszedł, to był zupełnie nowy sposób walki z rycerzem i wygrał. Generalnie ten przykład Dawida przywołałem po to, żeby powiedzieć, że czas przygotowania, czas oczekiwania na wielkie Boże dzieło w naszym życiu jest ważny. W tym czasie przygotowania słyszymy, docierają do nas różne polecenia, instrukcje, prośby, jakieś oczekiwania ze strony braci i sióstr, ze strony naszej rodziny biologicznej, ze strony przygodnych ludzi, ze strony naszych pracodawców czy pracowników. I odpowiedzialność polega na tym, żeby nie skupiać się na tym, a to są dla mnie za małe rzeczy, ja się skupiam na tym, co Pan dla mnie przygotował, tylko żeby dzisiaj moje świadectwo było takie, że się go nie będę wstydził przed Panem ani przed nikim innym. Że nawet kiedy jestem sam i nikt mnie nie widzi, jestem tylko ja i Pan Bóg, to wszystko jest dla Niego. Jestem przekonany, że bardzo wiele rzeczy jest do zrobienia w życiu rodzinnym. Kiedy tak się złoży, że jakaś rodzina uchyli drzwi do swojego wnętrza, albo zmuszona okolicznościami, albo przez przypadek, albo coś innego się dzieje, to często widzę dużą rozbieżność między tym, jaki jest zewnętrzny wizerunek tej rodziny, tych ludzi, a jak wygląda to wewnątrz. Dlatego apeluję do Was, a w ogóle apeluję do wierzących, żeby dbać o nasze życie rodzinne. Jest to dla nas zabezpieczeniem przed tym, żeby ulegać okolicznościom. Jeżeli jest mowa o Panu Bogu, jeżeli nie ma folgowania w domu, na przykład dzieciom, bo wiecie, już człowiek wraca zmęczony i te dzieci czegoś chcą, i łatwo jest jakoś je tam opędzić się, pozwalając im coś zrobić. A idźcie, obejrzyjcie to sobie. A zagrajcie w tę grę. Albo gdzieś tam idźcie. To powoduje, że nie jesteśmy mocni, tylko jesteśmy słabi. Mógłbym podać naprawdę kilka takich sytuacji. Jestem u brata znanego ze swojego rygoryzmu moralnego wobec innych. Późno już jest dość w nocy, ma dzieci w moim wieku. Myślałem, że już śpią, zagląda do pokoju i co robi? Co oglądacie? A, no to oglądajcie. Nie wiem, co mi oglądały.
ale to był piątek i późno w nocy i na pewno nie powinni nic, cokolwiek to było, nie powinni nic zaglądać. Naprawdę brak taki rygoryzm moralny przedstawiał wobec innych, albo wiecie co, nasza klasa, taki portal jest, prawda? Mam tam dużo znajomych i tam otrzymuję powiadomienia, kto tam się zapisał, co tam się dzieje. I patrzę na strony, czy tam na dzieci, na zdjęcia dzieci moich znajomych, wierzących, skromnych ludzi, kochanych sióstr i braci, skromnych, kochających Pana. Wiecie, że po nich dzieciach w ogóle tego nie widać? Nie, że chrześcijanin musi mieć rybkę na czole, czy coś takiego, ale jeśli ktoś to rozumie, to dobrze, jeśli nie, to nie będę tłumaczył, po prostu świat się wpycha na całego. Widać, że jest to takie, to zdjęcie jest nawet zrobione po to, żeby okazać to, jak mocno jestem osadzony w tym świecie i jak dobrze się czuję. Sposobem, żeby nie ulegać okolicznościom w okazywaniu miłości Panu, jest dbałość o życie rodzinne, o wewnętrzne. Wtedy, kiedy nikt nie widzi mnie poza moją rodziną. Żeby moje świadectwo było spójne, żeby moje świadectwo było zawsze takie samo. Żeby nie było inne w kościele, a inne gdzie poza kościołem. Dlatego, że to jest, ja to nazywam dwulicowością przed Panem. Nie można mieć przed nim dwóch twarzy, można mieć tylko jedną. On wie, która jest prawdziwa. Owszem, ludzi można czasem nabrać, ale Pana nie. Dlatego bądźmy czujni, dlatego dbajmy o życie rodzinne. Jest jeszcze może ze dwie rzeczy, o których można powiedzieć. Nie uda ci się tego wszystkiego osiągnąć oczywiście własnymi siłami. Żeby móc uniezależnić się od okoliczności, Pan Jezus musi być dla ciebie na pierwszym miejscu. I to nawet nie w tym, nie tak wygląda świat chrześcijanina, że ja jestem w moim sercu, czy w moim życiu na pierwszym miejscu jest Jezus Chrystus i wokół mnie są bracia i siostry, jest Słowo Boże, jest służba, jest Kościół, są Boże błogosławieństwa, są dary, są języki po to, żebym mógł różne dobre rzeczy robić, żebym mógł służyć Panu, żebym mógł usługiwać siostrom i braciom. Właściwy obraz jest taki, że Pan Jezus jest w środku, a ja jestem wśród tych innych rzeczy po to, żeby On miał większą chwałę. Oczywiście, On jest we mnie, w moim sercu, ale On jest w środku, a nie ja. I potrzebujemy, żeby się przed tym wszystkim uchronić, potrzebujemy mieć pasję dla Pana. To jest jedyny sposób, żeby pamiętać o Nim na wszystkich naszych drogach. Dlatego, że jeżeli nie będziemy mieli tej pasji dla Niego, to wtedy bardzo łatwo jest zapomnieć w niesprzyjających okolicznościach. Ale jeśli coś jest Twoją pasją, niektórzy mają pasję szybką jazdę samochodem, prawda? Obojętnie, czy okoliczności pasują, czy nie, to ja szybko jadę. Albo mogą coś zbierać, albo mogą muzyki słuchać, prawda? Obojętnie, czy to jest kazanie, czy lekcja w szkole, to on siedzi ze słuchawkami w uszach. No, proszę nie wychodzić, tak nie do siebie mówię. Ale już poszedł. Tak, więc jeśli jest pasja, to ja nie mam problemu, żeby to było cały czas przed moimi oczami i żeby było to cały czas w moim umyśle, żebym cały czas słyszał to. Nie mam problemu. Po prostu tym żyję. I tak ma być też z Panem Jezusem, że On jest naszą pasją. I o to się trzeba modlić, dlatego że sam nie zrobię tego. Natomiast mogę wspomóc ten proces. Czytając Jego słowo, rozważając je, rozmawiając. W zasadzie jak w domu rozmawiamy i to, czy jest wiadomość jakaś w telewizji, czy w gazecie, czy dziecko o czymś mówi, cały czas to się kręci wokół Pana Boga, nawiązywanie do Niego. W ten sposób wspomagasz ten Boży proces, bo On chce, Pan Jezus chce, żeby On był Twoją pasją. I On robi co może. Ty też rób co możesz. Tak, czego Wam i sobie życzę.
Dziękuję Mateuszowi. Przepraszam, może pozwolę sobie na krótki komentarz, bardzo krótki, że to przesłanie. Przepraszam Tadeusza, pasuje mi do obrazy, jaki mam na jego temat, czyli postrzegam go jako właśnie człowieka, który nie poddaje się nigdy, jest gotowy bez względu na okoliczności i trudności iść do przodu, jeśli trzeba to zaczynać po raz kolejny, ale jest człowiek, który nie rezygnuje z drogi, która jest przed nim. I takie też jest słowo, jakie jest jego życie. Więc spójne, tak jak to starał się przedstawiać, takim, jakim powinno być życie, więc takim jest słowo razem z nim. Za 10 minut będziemy kontynuować.